Witajcie na kanale Inspirujące Historie. Dzisiaj historia Jeffa Bezosa, najzamożniejszego człowieka czasów współczesnych. Jeff Bezos urodził się 12 stycznia 1964 roku. Jest amerykańskim przedsiębiorcą, inwestorem, właścicielem wydawnictwa i komercyjnej firmy astronautycznej. Jak mówi swoimi słowami, stres nie jest spowodowany ciężką pracą. Stres pochodzi z niepodejmowania działań nad czymś, nad czym możesz mieć pewną kontrolę. A oto 10 faktów pokazujących historię człowieka znanego jako najbogatsza osoba współczesności. Fakt numer 1. Jeff jest założycielem, prezesem i byłym prezesem i dyrektorem generalnym firmy Amazon. Jego bogactwo szacuje się na 114,5 miliarda dolarów pod koniec 2022 roku i jest obecnie czwartym najbogatszym człowiekiem na Ziemi. Według magazynów Forbes i Bloomberg był najbogatszym człowiekiem na świecie w latach 2017-2021. Fakt numer 2. Urodził się w Albuquerque, a dorastał w Houston i Miami. Ukończył uniwersytet w Princeton w 1986 roku. Tam skończył elektrotechnikę i informatykę. Pracował na Wall Street na wielu stanowiskach w latach 86-94, pod koniec których założył sklep internetowy Amazon. Wpadł na ten pomysł podczas podróży z Nowego Jorku do Seattle. Firma początkowo była księgarnią internetową, później rozwinęła się na inne produkty i usługi prezentowane przez e-commerce, w tym platformy streamingowe wideo i audio, usługi chmury internetowej czy sztuczną inteligencję. Fakt numer 3. Amazon jest największym sklepem internetowym na świecie i największą firmą internetową pod względem przychodów, największym dostawcą maszyn wirtualnych i infrastruktury chmurowej za pośrednictwem swojego działu Amazon Web Services, czyli tzw. AWS. Bezos założył również firmę produkującą statki kosmiczne wznoszące się do przestrzeni orbitalnej. Ta firma to Blue Origin, założona w 2000 roku. Statek New Shepard wzniósł się w kosmos w 2015 roku, a później bezpiecznie wylądował na Ziemi. Fakt numer 4. W 2013 roku Bezos kupił również jedną z największych amerykańskich gazet, The Washington Post, za 250 milionów dolarów. Posiada również inne projekty realizowane przez swoją firmę Bezos Expeditions. We wrześniu 2021 roku wraz z Juriem Milnerem założył firmę biotechnologiczną Altos Labs, która zajmuje się badaniami nad przedłużaniem życia i odmładzaniem. Firma zatrudnia pionierów nauk biotechnologicznych, znanych z pracy nad zegarem starzenia epigenetycznego oraz zatrudnia laureata Nagrody Nobla w dziedzinie programowania komórek. Firma zgromadziła na początku inwestycję kapitałową w wysokości 3 miliardów dolarów. Fakt numer 5. Bezos był pierwszym centibilionerem, to znaczy setnym miliarderem na liście Forbesa i został nazwany przez magazyn Forbes najbogatszym człowiekiem we współczesnej historii, gdy jego wartość osiągnęła 150 miliardów dolarów w 2018 roku. W sierpniu 2020 roku jego wartość netto przekroczyła 200 miliardów dolarów. W lipcu 2021 ustąpił ze stanowiska prezesa Amazon i został mianowany na to stanowisko Andy Jassy, ówczesny dyrektor działu przetwarzania danych w chmurze Amazon. Fakt numer 6. Jeffrey Preston Jorgensen urodził się w stanie Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych. Matka Jacqueline miała 17 lat, kiedy on się urodził. Jego prawdziwy ojciec nazywa się Jorgensen. Matka, kiedy była z nim w ciąży, uczęszczała nadal do szkoły wieczorowej, a gdy miał 2 lata, rozwiodła się z jego ojcem. W 1968 roku wyszła za mąż za kubańskiego imigranta Miguela Mike'a Bezosa i zaraz po ślubie zmieniła swoje nazwisko i Jeffa z Jorgensen na Bezos. Mike, jego ojczym, był wówczas inżynierem pracującym w Exxon. Fakt numer 7. Dziadek Bezosa ze strony matki był dyrektorem Regionalnej Krajowej Komisji do Spraw Badań Nuklearnych. Szybko przeszedł na emeryturę i osiadł na ranchu w Teksasie, gdzie Jeff spędzał większość swoich wakacji. Później Jeff kupi to rancho i zwiększy jego powierzchnię z 25 tysięcy akrów do 300 tysięcy, to znaczy 120 tysięcy hektarów. Jeff od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie elektroniką. Jako dziecko przerobił na przykład domowy alarm, aby jego rodzeństwo nie wchodziło do jego pokoju. Chodził do liceum w Miami, w tym czasie pracował w McDonaldzie jako kucharz w kolejce szybkiej obsługi. Później studiował na Uniwersytecie Florydy, gdzie uczęszczał na różne programy naukowe.
Był tam dobrym uczniem. W 1982 roku zdobył nawet srebrną gwiazdę rycerską tego uniwersytetu. W swoim przemówieniu na koniec studiów mówił o swoim śnie o gatunku ludzkim, który kolonizuje przestrzeń kosmiczną. Cytowano go nawet w lokalnej gazecie, gdzie napisano, że jakiś student marzy o tym, by ludzkość poleciała w kosmos, a Ziemia stała się jednym wielkim parkiem narodowym. Po ukończeniu studiów zaproponowano mu pracę w Intelu, Bell Labs i Anderson Consulting. Na początku jednak zdecydował się rozpocząć pracę w małym startupie Fintel. To była firma z branży telekomunikacyjnej, która budowała sieć dla handlu międzynarodowego przez internet. Tam został dyrektorem obsługi klienta posprzedażowego. Po tej pracy przeniósł się do bankowości i został menadżerem produktów Bankers Trust. Po 2 latach zmienił pracę i rozpoczął pracę w funduszu hedgingowym, którego celem było matematyczne modelowanie rynku, gdzie w wieku 30 lat został wiceprezesem. Fakt numer 8. Czasy Amazona. Pod koniec 1993 roku Bezos przeczytał w artykule, że korzystanie z internetu wzrosło w tym roku o 2300% i zdecydował wówczas założyć księgarnię internetową. On i jego żona Mackenzie Scott porzucili pracę i założyli Amazon w wynajętym garażu w Bellevue w stanie Washington. Napisał biznesplan podczas podróży z Nowego Jorku do Seattle. Od początku jego żona zajmowała się księgowością firmy, pisaniem faktur i rachunków, zarządzaniem dokumentacją firmy i negocjowaniem pierwszych umów dla firmy. Oprócz założenia firmy w Seattle, Bezos chciał założyć też oddział w indiańskim rezerwacie w pobliżu San Francisco, aby przeprowadzić znaczną optymalizację podatkową. Początkowo nazwał firmę Kadabra, ale później zmienił nazwę na Amazon, ponieważ jest to największa rzeka w Stanach i zaczyna się na literę A. A w tamtym czasie listingi stron internetowych wyszukiwarek opierały się na chronologii alfabetycznej. Tak więc strona z nazwą Amazon pojawiała się na pierwszej stronie listingu. Poza tym podobała mu się nazwa Amazon, ponieważ jest to największa rzeka, a on chciał założyć największą księgarnię internetową. Fakt numer 9. Początkowo zaakceptował inwestycje od swoich rodziców w wysokości 300 tysięcy dolarów i powiedział początkowym inwestorom też, że istnieje 70% szansa, że Amazon upadnie. 3 lata później firma weszła na giełdę i zebrała 54 miliony dolarów w swojej pierwszej ofercie publicznej. Jeff wykorzystał te pieniądze, aby przejąć mniejszych konkurentów. W 2000 roku Bezos pożyczył od banków 2 miliardy dolarów, a rachunki księgowe firmy spadły do zaledwie 350 milionów. W 2002 uruchomił serwery AWS, które początkowo zbierały informacje z kanałów pogodowych i ruchu drogowego. Większość pieniędzy reinwestował w agresywny rozwój firmy, mimo że dochody stały w miejscu. Z tego powodu firma prawie zbankrutowała, doświadczając licznych ataków medialnych z powodu strategii reinwestycji zamiast zwiększania dochodów. Strategia ta została wyśmiana i przewidywano duży upadek. Ale w 2003 roku firma odbiła się i odnotowała 400 milionów dochodu dolarów. W 2007 roku Bezos uruchomił Amazon Kindle, usługę pisania i sprzedaży e-booków. Chciał stworzyć urządzenie, które umożliwia szerszy przepływ czytania, wzorowany na rynku gier. W 2013 roku również podpisał kontrakt z CIA o wartości 600 milionów dolarów na korzystanie tej agencji z usług swojej chmury AWS. Fakt numer 10. W październiku tego roku 2013 Amazon stał się największym sklepem internetowym na świecie i jest nim do dziś. W 2018 Amazon odnotował najwyższy kwartalny dochód o wysokości 2 miliardów dolarów. Ze względu na sukces Alibaby, Jeff Bezos również chciał wejść na rynek indyjski. W tym czasie był oskarżany też przez Donalda Trumpa i Berniego Sandersa o unikanie płacenia podatków i utrzymywanie niskich wynagrodzeń dla swoich pracowników. W lutym 2021 ogłosił, że ustąpi ze stanowiska prezydenta i mianował Andego Jesseya na stanowisko tego prezesa. Powiedział, że dzięki temu będzie miał czas i energię na rozwój swojego World Bezos Fund, Blue Origin i Washington Post. To koniec części pierwszej, być może pojawi się niedługo część druga, na którą już zapraszam.